Hej, tu Karolina. Witam Was w nowym otoczeniu. To jest mój pokój, ale tak jak mogliście zauważyć, ostatnio testuję nowe lokalizacje i wydaje mi się, że ta jest całkiem niezła. Dzisiaj mam dla Was kolejny film z względnie nowej serii Top, czyli w moich subiektywnych rankingach. Bardzo lubię tę serię, bo mogę zebrać różne tematy w takie bardziej skondensowane filmiki. W ogóle sama nie wiem, co ja mówię, dawno nie byłam przed kamerą, więc nie wiem, co mówię, ma sens. W każdym razie trochę jestem ostatnio monotematyczna i gdzieś tam ten temat ekologii, ochrony środowiska pojawia się u mnie często, ale wydaje mi się, że jest to bardzo aktualna kwestia i trzeba o tym mówić teraz, bo taka seria rankingowo top pojawia się u mnie raz w miesiącu. Jakbym miała czekać kolejne miesiące na to, żeby przygotować dla Was ten film, to myślę, że to byłoby ze stratą dla naszej planety właśnie. Także dzisiaj mam dla Was drugą część filmiku Jak być eko na co dzień. Myślałam o tym, że przydałoby się zrobić kontynuację tamtego materiału, bo jest naprawdę więcej takich małych rzeczy, które możemy robić w życiu codziennym, żeby być chociaż trochę bardziej przyjaznym środowisku. Słuchajcie, byłam teraz w Grecji i naprawdę to, jak bardzo nieświadomym społeczeństwem są Grecy, jeżeli chodzi o to, jak zużywają plastik chociażby, było to naprawdę uderzające i stwierdziłam, że dostałam tyle inspiracji, jak można w łatwy sposób powiedzieć nie pewnym strasznym, destrukcyjnym zachowaniom, że stworzyłam drugą część filmiku. Znowu wstęp na 300 godzin. Słuchajcie, tak jak ostatnio będę miała dla Was 5 takich małych wskazówek, zmian, krótkich, szybkich decyzji, które możecie podjąć na co dzień, tak żeby po prostu być bardziej eko. Bo fajnie jest być eko, jest to pewnego rodzaju trend i oby ten trend rósł w siłę. I moja pierwsza sugestia jest iście wakacyjna i to jest kwestia kupowania lodów. Bardzo wiele z nas nie zastanawia się, kupując lody w lodziarni latem i wybiera opcję w kubeczku, nie myśląc o tym, że ten kubeczek trafia na jedną wielką górę śmieci. Podczas gdy wafelek, nawet jeżeli go nie zjemy, to mimo wszystko poradzi sobie o wiele lepiej jako odpadek. Odpad. W każdym razie, problem z wafelkami jest taki, że one chyba nie zawsze są wegańskie, ale jeżeli są wśród Was ludzie, którzy znają się na tym, czy wafelki są wegańskie i co może w nich ewentualnie być, co nie jest wegańskie, dajcie znać. Ja zazwyczaj po prostu pytam i obsługa często wie, ale też znowu nie kupuję jakoś bardzo często lodów, więc liczę na Was. W każdym razie możecie wziąć lody w wafelku. Co więcej, będziecie mogli wtedy nie brać też tej łyżeczki plastikowej, która jest też nikomu do niczego niepotrzebna i często ta łyżeczka jest jeszcze zapakowana w jedną taką foliówkę i jest to coś dramatycznego. Także jeżeli kupujecie lody, bierzcie je w wafelku i nie bierzcie łyżeczki, proszę. Jak możecie zauważyć, wiele z tych wskazówek jest związanych z jedzeniem, ale jedzenie, nawet jeżeli nie jesteście jego wielkimi fanami, to jest nieodzowną częścią życia każdego z nas. Także druga rzecz to bardzo proste hasło, które można troszeczkę tutaj pozmieniać, ale generalnie róbcie swój własny humus. Bardzo dużo pojawiło się na rynku past i głównie humusów, które możecie dostać w każdym sklepie i to jest super. Bardzo się cieszę, że gdzieś tam markety wychodzą naprzeciw tym trendom i zamiast, nie wiem, kupować mielonki, ludzie kupują mielonkę? Nie wiem, co ludzie kupują. Zamiast kupować czegoś innego, możecie wybrać humus i to jest super i tego nie krytykuję. Ale zobaczyłam po własnym moim domu, że jeżeli kupujemy po kilka takich opakowań humusu w tygodniu, to tego robi się naprawdę bardzo dużo w skali miesiąca, dajmy na to. Ja potrafię zjeść takie opakowanie humusu na raz, więc jeżeli jem takie coś raz na dwa dni, no to tych opakowań jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. A jest to straszne, ponieważ są w plastiku. Dzisiaj mam dzień w stylu Captain Obvious, ale jeżeli macie tylko taką możliwość, to zróbcie humus sami z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, oczywiście wspomniany plastik. Po drugie, wiecie co jest w składzie, bo często w tych sklepowych jest dużo ulepszaczy. I po trzecie, jest taniej. Bo choć te humusy nie są jakieś super drogie w sklepach, to naprawdę cieciorka, nawet jeżeli kupicie tahini, to do tego czosnek, cytryna, sól, pieprz i wyjdzie Was to o wiele korzystniej finansowo niż kupowanie takich gotowych produktów. Tak jak wspomniałam, dużą inspiracją dla tego filmu były moje wakacje, bo doszłam do wielu wniosków, na przykład o fenomenie kupowania mini kosmetyków podróżnych.
Ja uważam, że to było absolutnie genialne ze strony różnych firm kosmetycznych, żeby stworzyć małe wersje produktów, tak aby można było je przewozić bez problemu w bagażu podręcznym, samolotem. Fajnie. I myślę, że z punktu widzenia zysku firmy, no to genialna sprawa, bo to jest znacznie droższe w przeliczeniu na mililitry. Ale naprawdę, moi kochani, nie ma takiej potrzeby, żeby kupować małe kosmetyki, bo macie tutaj dwa wyjścia. Albo kupić sobie taki zestaw małych pojemniczków, który jest do kupienia w każdym sklepie, w każdej drogerii, i przelewać swoje produkty tam, albo zrobić nawet jeszcze lepiej i do starych opakowań po kremach, które często są właśnie małej pojemności, czy jakichkolwiek innych produktach, po prostu przelewać wasze szampony, żele, podkłady itd., itd., bo naprawdę nie ma potrzeby, żeby za każdym razem kupować sobie mini wersję szamponu, ok? Numer 4, moi drodzy, to jest kwestia pieczenia. I właśnie przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, więc chyba powiększymy ten ranking o jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo pokrewne. Po pierwsze, nie kupujemy folii do pieczenia, tylko jak już musicie coś kupić, to kupcie papier, ale najlepiej po prostu nie używać żadnego rodzaju materiałów do pieczenia muffinek, ciast czy chlebów, bo naprawdę wystarczy kupić sobie dobrą foremkę i często nawet nie potrzeba oleju, ale nawet jeśli, to posmarować ją delikatnie olejem, może być olej rzepakowy, może być olej kokosowy, i upiec wasze babeczki bez konieczności wsadzania tam jakiegoś dodatkowego materiału. Co więcej, bardzo dużo osób kupuje takie jednorazowe foremki do pieczenia i za każdym razem ich używa. Też nie jest konieczne, jest teraz bardzo dużo fajnych silikonowych form, które można używać wielokrotnie. I ten pokrewny punkt ekstra, czyli punkt 4,5, to będzie kwestia papieru kuchennego, bo zużycie papieru kuchennego jest po prostu koszmarne. I ja zrozumiałam to tutaj, jak przyjechałam właśnie do domu, jak łatwo, szczególnie kiedy mieszkasz w kilka osób, zużywać w trybie ekspresowym takie wielkie rolki papieru kuchennego. Naprawdę ludzie sobie umieli przez wiele pokoleń radzić z szmatkami i nie jest to wcale aż tak uciążliwe, żeby po prostu przetrzeć nasze garnki czy talerzyki, czy nie wiem, blat ściereczką i potem ją po jakimś czasie oczywiście wyprać. I na koniec punkt 5, to będzie o dziwo nic związanego z podróżami. I słuchajcie, to będzie kwestia imprez. Imprez, pikników, jakichś festiwali, o, wyjazdów, znowu wróciłam do tego tematu. Naprawdę nie potrzeba kupować plastikowych kubeczków i sztućców na imprezy, czy tam papierowych, bo to jest tak, one są papierowe, ale są pokryte taką warstwą plastiku. Więc tak naprawdę jest to i tak dosyć dramatyczne. Wiem, że bardzo wiele osób boi się, że ich goście, czy po prostu, że przez przypadek rzeczy się potłuką, ale już można tutaj znaleźć takie mniejsze zło, czyli na przykład kupić sobie plastikowe kubeczki wielokrotnego użytku, bo wtedy one sprawdzą się na milion imprez i w sumie planeta na tym skorzysta, ale kupowanie tych jednorazowych papierowych rzeczy jest dosyć straszne. Teraz jest coraz więcej dostępnych takich papierowych albo nawet drewnianych zestawów, które oczywiście ładnie się recyklingują, także możecie pomyśleć o tym, ale naprawdę warto się zastanowić, czy dla jednej imprezy należy kupić 100 tysięcy plastikowych kubków i talerzyków i jeszcze sztućców, o zgrozo, bo sztućce naprawdę się nie łamią, więc można je spokojnie ze sobą zabrać. To są już moje wszystkie pomysły na drugą część, ale ja wierzę w to, że ta seria będzie trwała wiecznie, bo będziemy mieć coraz więcej pomysłów, jak chronić naszą planetę. Dla wszystkich tych, którzy nie widzieli pierwszej części, koniecznie odsyłam was do pierwszego filmu z serii Jak być eko na co dzień, ponieważ tam dałam takie bardzo podstawowe rady, wskazówki. Nic odkrywczego, ale wiele z nas na co dzień zastanawia się, jak może bardziej być przyjaznym środowisku właśnie przy takich zwykłych, prozaicznych decyzjach. Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że zastosujecie chociaż jedną z tych rzeczy, bo uwierzcie mi, to nie jest takie trudne. Dajcie znać, czy już może stosujecie którąś z tych zasad, metod, a może macie jeszcze jakieś inne swoje pomysły, także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, a ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa.